Chciałbym bardzo serdecznie witać Was, wszystkich uczestników tego wspaniałego festiwalu Nowej Nadziei. Tych wspaniałych dni, w których możemy doświadczać Boga razem. I wierzę, że coś niesamowitego, coś bardzo inspirującego Pan Bóg dla nas przygotował. Czy wierzycie w to? Chciałbym zapytać, ilu z Was jest po raz pierwszy na dniach skupienia w Ustroniu? Podnieście swoją rękę. Super, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że tak liczne grono jest po raz pierwszy. Tak się obawiałem, że może tak lubicie jeździć z dni skupienia na dni skupienia i że większość była już na poprzednich, grudniowych, bo myśleliście, że ja będę, a mnie nie było, ale teraz jestem. I z tego bardzo się cieszę. Przepraszam za grudzień, nie wyszło. Wiele obowiązków i różnych spraw ogólnopolskich i kościelnych zatrzymały mnie, ale teraz jestem i bardzo się z tego cieszę. I wierzę, że te 3 dni będą bardzo, bardzo owocne. Amen? Zgadzacie się ze mną? Jeśli miałem coś powiedzieć o sobie krótko, myślę, że podczas moich wykładów, usług ewangelizacyjnych będzie wiele wątków, elementów mojego życia się przewijało. Będę o tym mówił. Ale moje korzenie są w Betelu, są w tym zborze. To tutaj 34 lata temu. Gdy to mówię, to sam nie mogę w to uwierzyć. Może pomyślicie, to ile ty miałeś? 2-3 lata wtedy? Nie. Nie 2-3 lata. Wtedy miałem lat 20. 34 lata temu oddałem w tym zborze życie Jezusowi Chrystusowi. Moim pastorem od samego początku był pastor prezbiter Michał Chycik. Wiele niesamowitych przeżyć duchowych od samego początku mojego nawrócenia towarzyszyło mi w tym zborze. Nawróciłem się jako rozbitek, jako młody człowiek, który już w wieku 20 lat był sponiewierany przez życie, bez nadziei, bez wizji na przyszłość. Przyszedłem do Jezusa między innymi także dzięki modlitwom, wsparciu, postom, zabiegom mojej mamy, która ciągle żyje i jest członkiem tego zboru. To ona walczyła o to, abym odnalazł tą drogę, abym odnalazł życie w Jezusie. Opór był wielki. Tak jak w przypadku wielu, wielu ludzi, których spotykamy, których wy spotykacie i którym mówicie o Jezusie. Opór był wielki. Wydawało mi się, że życie z Bogiem jest nudne. Jest dla ludzi starszych. Jest dla ludzi, którzy może już nic innego w życiu nie mają do roboty. Może już tak bardzo upadli, że tylko tej religii potrzebują. Ale okazało się, że Jezus jest najpiękniejszą odpowiedzią na wszystkie potrzeby człowieka. Że Jezus jest cudownym Zbawicielem dla człowieka w każdym wieku, na każdym etapie jego życia, że bardzo, bardzo Jezusa potrzebujemy. I dlatego w moim przesłaniu, myślę, że w tych dniach skupienia przebijać się będzie to nawołanie do Jezusa, będzie wskazywanie na Niego, będzie opowiadanie o Nim, będzie przychodzeniem do Niego, będzie doświadczaniem Jego w naszym życiu. Tego oczekuję i na to jestem nastawiony. Jestem nastawiony na Jezusa. Cieszę się, że wy tu jesteście. Cieszę się, że przyjechaliście, że uczestniczycie w tych dniach skupienia. Jestem wdzięczny Bogu za przywilej bycia z wami, za to, że jest prezbiter Michał z nami, że jest Jasiu Śliwka z nami i wielu innych, ale numer jeden, najważniejszym pośród nas jest Pan Jezus Chrystus, Jemu wszelka chwała, niech będzie z tego zgromadzenia i z tych dni skupienia.
Wierzę, że Jego cuda będziemy mogli doświadczać. Wierzę, że On dotykał będzie naszego życia. Gdy będziemy uwielbiać Go razem z całym Kościołem w niedzielę rano, będziemy mogli powiedzieć: tak, Panie Jezu, jesteś niesamowity, jesteś cudowny, jesteś wielki, jesteś Bogiem cudów. I będziemy śpiewać Mu na chwałę i będziemy pląsać z radości, bo Bóg jest Bogiem cudów. Gdzie bym był, gdyby nie Jezus? Nie mam pojęcia. Może bym nie żył. Może. Niektórzy z moich kolegów, którzy chodzili ze mną do szkoły podstawowej, już nie żyją. Nie ma ich. Pomarli. Niektórzy z powodu nałogów. Inni w jakichś wypadkach. Smutne to jest, ale takie jest życie. A ja się cieszę, że jestem. I to zawdzięczam jedynie Panu Bogu. Że jestem zdrowy, że mam siły, że mogę służyć, że mam wspaniały dom, wspaniałą rodzinę, moją żonę. Od samego początku mojego małżeństwa razem idziemy przez życie, bo gdy Jezus jest z nami, nie ma miejsca na tragedie i porażki. Bo Jezus jest zwycięskim Bogiem, który wypełnia nasze życie i prowadzi nas. Amen? Taką mam wiarę i tak żyję. Tak, oczywiście, czasami trzeba pokory i ustępstw. Trzeba się godzić czasami z wyzwaniami i trudnościami, które przychodzą. I trzeba umieć je rozwiązywać. Ale to właśnie Bóg daje nam siłę. Słuchajcie, my mówimy o Bogu. My zwiastujemy Pana Jezusa, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Zwiastujemy Ewangelię, dobrą nowinę, która jest życiem. To jest klucz do życia błogosławionego. Cieszę się z powołania, które Bóg mi dał po około 5 latach od mojego nawrócenia. Cieszę się, że mogłem się przygotować, że był czas takiego wyciszenia, szukania Bożej inspiracji, Bożego prowadzenia. Cieszę się, że mogłem później wyjechać z tego zboru na Śląsk, aby tam zakładać zbór, nowy kościół, by głosić w mieście, gdzie może Ewangelia nie była głoszona tak, jak byśmy tego chcieli. Była to wizja także pastora Hydzika, który widział miasta okoliczne i nas młodych inspirował, zachęcał, abyśmy byli otwarci do służby, do działania na nowych ugorach, tam, gdzie jeszcze nie ma kościoła, nie ma zwiastowania Ewangelii. Tam pojechaliśmy. Pokochałem to górnicze miasto, zamieszkaliśmy tam i zaczęła się służba, praca zboru. A później Bóg poszerzał te granice, bo jeśli jesteśmy wierni w małym, to Bóg daje nam rzeczy większe. W mojej pracy duszpasterskiej zauważam, że ludzie, którzy oddają życie Bogu, we współczesnym chrześcijaństwie chcą osiągać wszystko szybko, błyskawicznie, jak najszybciej. Ale droga z Bogiem czasami nie jest taką drogą, jaką my sobie wyobrażamy. Bóg prowadzi nas, uczy nas, wychowuje nas, oczekuje cierpliwości i po kolei w tych małych rzeczach do większych działa. Mogę zacząć pracować na płaszczyźnie Kościoła. Jestem wdzięczny Bogu za Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. Nigdy nie mówię, że jest to Kościół najbardziej doskonały, idealny. Uczymy się, szukamy, korygujemy nasze życie, kształtujemy nasze charaktery w Bogu. Ale jestem wdzięczny Bogu za dynamicznie rozwijający się Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. Jestem wdzięczny Bogu, że mogę być Jego przedstawicielem, mogę być ewangelistą, mogę pracować w Naczelnej Radzie Kościoła. To wymaga poświęcenia, czasu. Jestem wdzięczny Bogu, że mogę mieć na sercu położoną misję, że mogę widzieć trochę szerzej i dalej niż tylko własne podwórko, własne życie. Prawie cały luty spędziłem w Indiach. Będę też dzielił się z wami różnego rodzaju świadectwami o Bożej mocy, o Bożym działaniu. Mogłem w lutym widzieć setki ludzi nawróconych, którzy oddali życie Bogu z różnych religii, religii hinduskiej,
z kręgów muzułmańskich. Mogłem oglądać, jak nawracają się do Jezusa, jak Jezus zmienia ich życie, jak uzdrawia ich choroby, jak ich wyzwala. To prowadzi do pokory, do wdzięczności, do oddawania Bogu chwały, bo tylko On może to uczynić. W lutym byłem na ewangelizacji w jednym miejscu, gdzie było 200 chrześcijan i 1300 Hindusów. Byłem wielkoludem pośród nich. Hindusi są raczej niscy, niskiej postury. Mają ciemną skórę, ciemną karnację. Kiedy przyjechałem na to pole, na prowincji, w środku dżungli, kiedy zobaczyłem wieczorem o 19, że na łące siedzi 1500 osób gotowych, aby słuchać Ewangelię, moje serce było poruszone. Pastor, mój przyjaciel Abraham mówi, tu nie jest bezpiecznie, ale ja się czuję bezpiecznie, bo mówi, jeśli coś się nagle wydarzy, to ty najbardziej się rzucasz w oczy i za ciebie się wezmą. To było bardzo zachęcające na początek ewangelizacji, bo ty jesteś najwyższy, jesteś biały, jak już coś się wydarzy, to na ciebie pójdą. Ale jestem dziś wdzięczny Bogu i z wielką radością mogę powiedzieć, że poszli do Jezusa, że poszli do Pana, że przyjęli Go, że pokora złamała ich serce, że Duch Boży dotknął ich życia i setki z nich oddało życie Jezusowi Chrystusowi. Przyjęli Go jako osobistego Zbawiciela i Pana. Wiecie, to rozrywa serce z wdzięczności, z radości. To mówi, działaj dalej, służ bez względu na cenę, którą trzeba zapłacić. Mam jedno życie i od nas zależy, jak go wykorzystamy. Wierzę, że wy także do tego podejdziecie poważnie i te dni skupienia będą dla was wielkim, ogromnym błogosławieństwem. Słyszałem wzruszającą historię o pewnej dziewczynie, która zdecydowała, że ucieknie z domu. Nie chciała, by ktoś z rodziny to zauważył, więc zrobiła to w nocy. Wtedy, gdy wszyscy spali, gdy cała rodzina spała. Kiedy jej matka weszła rano do pokoju, została tam puste łóżko. I ta kobieta postanowiła, że będzie szukać swojej córki, pomimo że szanse na jej odnalezienie były naprawdę nikłe. Przez jakiś czas robiła, co mogła, ale nic nie wskurała. W końcu wpadła na pomysł, aby rozwieszać zdjęcia córki wszędzie, gdzie się dało. W toaletach, w budkach telefonicznych, na słupach ulicznych. I do każdego zdjęcia doczepiała krótką notkę, która brzmiała tak. Cokolwiek zrobiłaś, kimkolwiek się stałaś, to nie ma znaczenia. Proszę, wróć do domu. Cokolwiek zrobiłaś, kimkolwiek się stałaś, to nie ma znaczenia. I dużymi literami napisała, proszę, wróć do domu. Tak właśnie wygląda miłość, o której będziemy mówić. Miłość, która nigdy nie ustaje. Miłość Boga do człowieka. Do człowieka, który postanowił uciec z domu. Z domu Ojca. Z domu Bożego. Tam jest nasze miejsce. Ja nie wiem jak ty, ale ja wierzę, że jestem Bożym stworzeniem. Że Bóg stworzył człowieka. Że Bóg dał nam życie, że ukształtował nas, stworzył nas swoje podobieństwo, tchnął w nasze nozdrza dech życia i stał się człowiek istotą żywą. Ale z powodu grzechu, z powodu swojej knobności, z powodu swojego podejścia do życia uciekł z domu Ojca. I miłość Boża idzie za każdym człowiekiem. Miłość Boża idzie za każdym straconym życiem. Miłość Boża idzie i woła, wróć do domu. Wróć do domu.
ona znalazła tą dziewczynę. Ona wróciła do domu. Tym bardziej Boża doskonała miłość. Boża doskonała miłość dla ciebie, dla mnie. Ona nigdy nie umiera. Bez względu na to, co zrobiłeś i bez względu na to, jaki jesteś, dziś Bóg mówi, dziś Jezus woła, wróć do domu, pójdź do mnie taki, jaki jesteś. Przyjdź do mnie dzisiaj. Przyjdź do mnie dzisiaj. Bóg mówi, jesteś tam mile widziany. Bóg mówi, kocham cię. Bóg mówi, jestem ojcem, który chce przytulić ciebie do siebie. Boże przebaczenie jest ogromne. Nazwałem te rozważania dziś rano, które będziemy mieli. Nazwałem je tak. Gdy Jezus przychodzi. Gdy Jezus przychodzi. Pan Jezus jest pośród nas. A czy wiecie, że dla Niego to jest niewystarczające? On nie chce być tylko pośród nas. On chce być w nas. On chce mieszkać w naszych sercach. On chce przyjść do twojego i mojego życia. On chce z tego rozbitego, może sponiewieranego, pełnego bałaganu życia zrobić coś pięknego. Coś wspaniałego. On chce uczynić ciebie nowym stworzeniem. On pragnie dokonać cudu. Cudu, który zadziwi wielu ludzi. Cudu, który sprawi, że będą pytać się ciebie, co się z tobą stało. Pamiętam moje pierwsze dni po nawróceniu i przyjęciu Jezusa do swojego serca. Kiedy w miejscu mojej pracy, w zakładzie, w którym pracowałem, koledzy wszyscy pytali się mnie 30, już prawie 4 lata temu, co się z tobą stało? Co to jest? Dlaczego jesteś inny? Dlaczego inaczej z oczu ci patrzy? Dlaczego inaczej mówisz? Dlaczego inaczej się zachowujesz? Bo gdy Jezus przychodzi, czyni różnicę. Chciałbym, abyśmy to bardzo mocno dziś podkreślali, że gdy Jezus przychodzi do życia człowieka, czyni różnicę, to nie pozostaje bez echa. Życie ludzkie doznaje przemiany, stajemy się według Bożego Słowa nowymi stworzeniami. Stare mija, a wszystko staje się nowym. Amen? Tak mówi Biblia. Chcemy trzymać się mocno Ewangelii, którą pragniemy zwiastować. Gdy Jezus przychodzi, przemienia nasze wartości. Gdy Jezus przychodzi, zmienia nasze pragnienia. Gdy Jezus przychodzi, czyni nas nowymi ludźmi. Gdy Jezus przychodzi, zmienia się nasze postępowanie. On objawia siebie przez nas, objawia siebie przez nasze życie. Po prostu mówimy o tym, Biblia o tym mówi, głosimy to jako ewangeliści. Bóg daje nowe życie, nowy początek. On czyni wszystko nowym, czyni nas ludźmi wolnymi i wierzę, że będzie to Pan Jezus czynił pośród nas przez te 3 dni. Że będziemy doświadczać ogromnej Bożej mocy. I to jest pozytywny skutek. Dziś wierzę, Duch Boży woła. Wróć do domu Ojca, wróć. Wróć, synu, wróć, córko, do domu Ojca. Dlaczego uciekłeś? Dlaczego uciekasz? Wróć, dla ciebie tam jest miejsce. Dla ciebie tam jest dom. Dla ciebie tam jest życie. Dla ciebie tam jest obfitość. Dla ciebie tam jest zdrowie. Dla ciebie tam jest błogosławieństwo. To wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. Przeczytam ten bardzo znany ewangelizacyjny werset. Chyba nie ma piękniejszego i bardziej wymownego tekstu w Nowym Testamencie jak Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 i 17 wiersz. My
Myślę, że zaczniemy od tego słowa. Jutro będziemy mówić trochę głębiej, będziemy wchodzić trochę głębiej w duchowe życie. Będziemy mówić o uwolnieniu, będziemy jutro modlić się o chorych. Wieczorem wierzę, że Pan wyleje swoje uzdrowieńcze wody na zgromadzenie tego zjazdu Dni Upamiętania i wielu chorych będzie doświadczało uzdrowienia. Wierzę, że Bóg jest Bogiem cudów. Widziałem ich tak wiele. I ten werset, te dwa wersety brzmią tak. Tak bowiem Bóg umiłował. I możesz tu wstawić swoje imię. Masz do tego prawo. Bóg umiłował Andrzeja, Tadeusza, Annę, Zofię, Grażynę. Bóg umiłował. Umiłował ciebie, umiłował nas, umiłował ten świat, umiłował ludzi na tym świecie. Boże spojrzenie jest inne niż człowieka. Tak słyszy się wiele słów potępienia, oskarżenia. Tak wielu ludzi ma odwagę krytykować, uderzać w innych ludzi. A Bóg mówi, a ja umiłowałem człowieka, ja kocham wszystkich ludzi, ja pragnę, aby pojednali się ze mną, ja kocham ten kraj, Polskę, waszą ojczyznę, ja kocham Polaków, kocham tych uzależnionych i nieuzależnionych, tych związanych duchem religijności i tych wolnych w Jezusie Chrystusie, kocham ludzi, kocham człowieka, Bóg ciebie kocha. To jest niesamowite uczucie, znać tą prawdę, że Bóg mnie umiłował. I tak bardzo nas umiłował, że Syna jedynego rodzonego wydał, posłał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyż nie jest to niesamowite, kiedy żyjesz w takim uczuciu, że masz życie wieczne? Śmierć przestaje być już tyranem, takim strachem nad tobą, bo wiesz, że żyjesz wiecznie. Z czym jestem poruszony i zaczynam w swoim zborze coraz więcej na ten temat mówić. Tak mało jest w nas radości z tego powodu, że mamy życie wieczne. Tak mało mówi się dziś z kazalnic o tym, że Jezus powróci, aby zabrać nas, byśmy mogli na wieki z Nim żyć. Tak mocno podkreśla się dzisiaj w zwiastowaniu i w głoszeniu przez kaznodziejów, jak żyć najdłużej, jak żyć najzdrowiej, jak żyć najbardziej bogato, jak tutaj na ziemi osiągnąć największy sukces. Kiedy czytam Biblię, to widzę, że w pierwszym kościele nagminne było to codzienne, kiedy przypominali sobie, kiedy zachęcali siebie i mówili: Maranata, wróć Panie Jezu, przyjdź po nas, po Kościół swój, przyjdź po nas ludzi zbawionych, aby żyć wiecznie z Tobą. Przypomina mi się taki żarcik, który gdzieś tam słyszałem, jak to małżeństwo dbało o siebie, chciało jak najdłużej żyć na ziemi. Chodzili do swojego zboru i tak mało słyszeli o tym, że niebo jest piękne, że życie wieczne jest wspaniałe, że tam mogą chodzić i kroczyć po złotych ulicach, że tam są bramy wyłożone diamentami, że tam w niebie nie ma już łez, ani płaczu, ani smutku, że niebo jest przeznaczone dla zwycięzców, którzy tutaj na ziemi oddali życie Jezusowi. Tak dbali o siebie, tak chodzili na fitness, tak się dobrze odżywiali i żyli długo, długo. Ja nie jestem przeciwko temu, żeby żyć długo. Żyjmy jak najdłużej. Ale miejmy tą wizję, że Pan w niebie przygotował dla nas coś niesamowitego. Życie wieczne. Życie wieczne. Kiedy tak już są w niebie, pomarli i są w niebie i tak chodzą tymi złotymi ulicami, chodzą między tymi pięknymi miejscami, słyszą te śpiewy, aleluja, jak potężnych szum, potężnych wód. Widzą aniołów, którzy otaczają ich wszędzie. Idą na ucztę barankową i mąż mówi do żony: słuchaj, po co ty mnie tak długo na tej ziemi trzymałaś, jak tu jest tak pięknie? Jak tu jest tak wspaniale? Po co myśmy tak długo na tej ziemi się męczyli? Bo trzeba mówić o tym, co tam w niebie jest. Wiecie, czego doświadczyłem w Indiach między innymi? Czego nie doświadcza się w Europie ani w świecie zachodnim. Może to jest też wynikiem ich dramatu, ich biedy. Tego jak żyją, jak jest im ciężko.
Kiedy powiesz o niebie w Indiach, kiedy mówiłem, kochani, jeśli nie zobaczymy się tutaj na ziemi, to zobaczymy się w niebie i zabiorę moich braci i moje siostry z Polski i przedstawię wam i powiem, to są Hindusi, których poznałem w Indiach. To te tłumy, które przychodziły na ewangelizację. Wtedy oni stają, podnoszą ręce i krzyczą Alleluja. Kiedy mówisz o niebie, o tym, że Jezus powróci, oni wstają i krzyczą Alleluja. Kiedy mówisz o zbawieniu, o tym, że masz życie wieczne, oni wstają i klaszczą i płaczą i mówią, tak, kochamy niebo i to, co tam będzie. Tu na ziemi otrzymujemy zbawienie, ale Pan daje nam życie wieczne. 17 werset. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat przez Niego został zbawiony. Amen? Niech to będzie takie słowo przewodnie w naszych dniach skupienia, że Pan Jezus przyszedł tutaj do nas, że jest z nami na tych dniach upamiętania, nie po to, aby kogokolwiek sądzić. Nie po to, aby potępić kogokolwiek. Bez względu na to, jaki jesteś i w którym miejscu jesteś. Bóg Ciebie kocha i pragnie Ciebie zbawić. Uwierz w Bożą miłość. Uwierz, że to Jezus przyszedł dla Ciebie, dla Twojego odkupienia. Uwierz w to. Że to jest Twój czas. Że to jest Twój dzień. Biblia uczy nas, że jeśli cokolwiek ma się wydarzyć w naszym życiu, cokolwiek możemy przeżyć z wiary, że cokolwiek możemy doznać z Bożych cudów, to Jezus jest tego wszystkiego autorem. Tylko On. Nawet nie my sami. Powiem tak, że nawet nie zawsze w to, co my wierzymy, jesteśmy w stanie dostać i osiągnąć. Podkreślam to w moim nauczaniu, że według mojego poznania Biblii wiara nie ma mocy twórczej, tylko Bóg jest twórczy. Tylko Bóg jest twórczy. Jezus jest autorem mojej wiary. A więc czym jest moja wiara? Jak mam to zrozumieć? Wiara, moja wiara jest przywołaniem, jest postawą przed Bogiem, że uczyni to, co obiecał, że powoła do bytu to, co On stworzył dla mnie. A więc wiara nie jest osiąganiem swoich zachcianek, swoich przyjemności, które chcielibyśmy w życiu mieć. Wiara jest powołaniem do bytu, do istnienia tego, co Bóg przygotował dla każdego z nas, dla Ciebie i dla mnie. Chcę powiedzieć, że Bóg ma plan dla Twojego życia. Nie jesteś w ustroniu przypadkowo. Mówię to do wszystkich, którzy są po raz pierwszy na dniach skupienia. Nie jesteś tutaj, bo ktoś cię tylko zaprosił, ktoś ci pomógł tu przyjechać, zdecydowałeś. Jesteś tutaj, bo Bóg miał taki plan. Jesteś tutaj, bo Bóg cię kocha. I Bóg pragnie coś dobrego z twoim życiem zrobić, dlatego tutaj jesteś. Kiedy znalazłem się pierwszy raz w Ustroniu na nabożeństwie, to nie dlatego, że mama mnie zaprosiła, nie dlatego, że słyszałem, że jest to fajny kościół, nie dlatego, że ktoś mi świadczył, ale dlatego, że Bóg miał taki plan, że Bóg tak chciał, że było to Jego wolą. I tam mogłem stanąć wiarą i wziąć do swojego życia to, co Bóg przygotował dla mnie. Jezus jest autorem, pomysłodawcą, inicjatorem, twórcą, dokończycielem całej naszej wiary, wszystkich naszych oczekiwań. Na Niego chcemy patrzeć, w Niego chcemy się wpatrzyć podczas tych dni skupienia. Chcemy widzieć Jezusa. Jezus jest także sprawcą życia. Jezus oferuje nam chleb życia. Jezus daje żywą wodę. Jezus posiada największe imię, zasiada na najwyższym miejscu. Jest godzien, by przyjąć najwyższą chwałę. Jest Synem Boga, jest Bogiem Synem. To On jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami, Zbawicielem od wszelkiego grzechu, Uzdrowicielem każdej choroby. Jezus jest Panem. Musimy to zrozumieć i w uniżeniu do Niego przyjść. Jezus chrzci także Duchem Świętym. Jest Królem Królów i Panem Panów. Niedługo powróci. Jest tak cudowny, że nie da się go wprost opisać naszymi ludzkimi słowami. Musimy o tym pamiętać.
To jest po prostu Boży Syn, który może być naszym Panem, przyjacielem, naszym Zbawicielem. Ktoś powiedział, On jest gwarancją wszystkiego, co otrzymujemy od Boga. Twoje zbawienie musi być w Jezusie. Twoja pokuta musi być przed Chrystusem. Twoje wyznanie grzechów musi być Jezusowi złożone, jeśli pragniesz dostąpić pełni zbawienia. Co takiego Jezus uczynił przychodząc? Takie przypomnienie, proste przesłanie dziś rano w tych naszych dwóch sesjach. Po pierwsze, Jezus przyszedł i gdy On przychodzi, ciągle jest to aktualne, ciągle czyni to samo. Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Aby zniszczyć dzieło diabła, aby zniszczyć to, co on wyprodukował, co stworzył, by poniżyć, pognębić, zniszczyć życie człowieka. Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie. W pierwszym liście Jana 5:8 czytamy o tym. Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieła diabła. To jest obietnica, której się musimy uchwycić. Jezus przyszedł, bo to brzmi tak abstrakcyjnie, tak ogólnie, ale Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła w Twoim i moim życiu. Zabierz to słowo indywidualnie do swojego serca. Weź go do swojego życia, że ono odnosi się do Ciebie. Że diabeł pragnie zniszczyć Twoje życie, niszczy Twoje życie, a może już zniszczył Twoje życie. Może już dokonał sabotażu, dewastacji, z której nie możesz się podnieść. I oto obietnica, którą deklarujemy na tych dniach skupienia, na dniach upamiętania. Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła w moim życiu. Możesz dodać. Przyszedł, aby mi pomóc. I to jest niesamowita obietnica. To jest niesamowicie radosne. Nie muszę żyć dziełami diabła szatana. Nie musi już więcej to być w moim życiu. Mogę mieć inną tożsamość. Mogę być innym Leszkiem niż byłem. Mając 20 lat. Moje życie było zniewolone, było zszargane przez diabła szatana. Było sponiewierane przez niego. Wychowałem się w domu uzależnionego człowieka. Jest pewnego rodzaju dziedzictwo, o którym też będziemy mówić jutro, modląc się o uwolnienie. Są pewnego rodzaju więzy, sznury, którymi diabeł pragnie trzymać pokolenie za pokoleniem w niewoli. Ja właśnie w tym miejscu byłem. Moje życie było sponiewierane, zagubione. Cóż tego, że biegałem do kościoła, kiedy były uroczystości kościelne. Cóż z tego, że przesiadywałem tam w ławkach i zerkałem cały czas na zegarek, kiedy to się skończy. Moje życie było osaczone, zniewolone, było opętane przez diabła. Nie miałem Bożej tożsamości, miałem inną tożsamość, która niszczyła moje życie. I gdy Jezus przyszedł, wierzę mocno w całym moim sercem, że to Jego dzieło, że to jedynie On mógł czynić. 16 grudnia, to było tuż przed świętami, 34 lata temu w tym roku będzie. 16 grudnia w moim domu pozwoliłem, aby Jezus zniszczył dzieła diabelskie w moim życiu. Aby zniszczył dzieła diabła. Musiałem na to pozwolić. Nie byłem na żadnej ewangelizacji, nie byłem na dniach skupienia, nie byłem na nabożeństwie w zborze. Gdzieś tam nagle przyszło oświecenie. Duch Święty otworzył umysł. Duch Święty otworzył serce. Pamiętam, moja mama gdzieś wyszła, wyjechała. Nie było jej, poszedłem do jej pokoju, a na jej szafce nocnej leżał stary magnetofon Grundling z kasetą w środku. Włączyłem ten magnetofon. I był początek nabożeństwa. Pamiętam, jak dziś, po 34 latach.
Początek nabożeństwa, które było nagrane przez Polskie Radio na Dzień Zielonych Świąt w Warszawie. Tam głosił o Dniu Zielonych Świąt pastor Hydzik. Ale naprzód leciały pieśni śpiewane przez chór. I chór śpiewał stary hymn ze śpiewnika pielgrzyma. Łaski strumienie, strumienie żywe. I pamiętam, jak stałem nad tym magnetofonem i łzy zaczęły mi kapać po policzku. Posłuchałem może z 15 minut kazania, wyłączyłem magnetofon. Poszedłem do swojego pokoju na górze, w moim domu rodzinnym i tam padłem na kolana. I mówię, Boże, zniszcz te dzieła diabelskie w moim życiu. Ja nie chcę tak dłużej żyć. Ja chcę być wolny. Weź, uwolnij mnie, Boże. Byłem zniewolony papierosami. Popijałem alkohol, grałem w karty, robiłem różne złe rzeczy. Byłem zniewolonym młodym człowiekiem i w jednej chwili Bóg uwolnił mnie z wszystkiego. W jednej chwili Bóg zabrał wszystko 16 grudnia, 34 lata temu. Ktoś powie, oj, co ty mówisz o paleniu? Powiem ci, co ja mówię o paleniu. Kiedy byłem w wojsku, w stanie wojennym, kiedy prowadziliśmy patrole po Warszawie, kiedy obstawialiśmy budynki rządowe, potrafiliśmy palić po 60 papierosów na dobę. Mieliśmy ogromny przydział w wojsku. Graliśmy w karty o papierosy. Paliłem jak stary parowóz. Komina tylko nie miałem na głowie. Byłem zniewolony nikotyną. A to przez wiele lat, już od szkoły podstawowej. Też często to mówiłem na dniach upamiętania, jak to pierwszy raz zapaliłem pod mostkiem z moim kolegą w trzeciej klasie podstawówki. Mama mówi, ze Zbyszkiem to się nie koleguj, bo to jest łobuz i on cię na złą drogę wyprowadzi. Słuchaj rodziców, słuchaj mamy. A wiecie, jak to jest w życiu młodych ludzi? Czym więcej zakazują, to tym więcej chce się to robić. Nawet z moim najlepszym kumplem był Zbyszek. Zbyszek mówi, Leszek, czas zacząć palić. Już do trzeciej klasy chodzi, że jeszcze nie palić. Ja już od 2 lat palę. Mówi, co z tobą jest? Chodź ci pokażę, jak to się robi. No to mówię, no dobra, no ale tak sobie myślę, mama mówiła, że to niebezpieczne. Ale co tam mama? Pamiętam, poszliśmy po ten mostek, on wyciągnął, takie były płaskie, damskie. Filtr był pusty do połowy. Ciemno tam było, więc wziąłem tego papierosa, nigdy nie paliłem, a więc jak on zapalił, to zapalił z drugiej strony. Jak buchnął ogień, to mi opaliło wszystkie rzęsy. Wiecie? Tak zabolało, piekło, ale a Zbyszek mówi, słuchaj, nie tą stroną, chłopie, naucz się palić, musisz odwrotnie. Dał mi drugiego. Więc go wypaliłem, a więc jak wróciłem do domu, to śmierdziałem strasznie nikotyną. Jak to palacz, nie? Mama mówi, pochyla się nade mną, mówi, Leszek, co ci się stało? Gdzie ty masz rzęsy? Ja mówię, mamo, szybko człowiek myśli, trzecia klasa już rozwojowy. Nie, to mówię, mamo, ognisko w szkole paliliśmy, starałem się podpalić te liście, jak buchnęło, to mi opaliło rzęsy. A mama mówi, ty mi coś tu kombinujesz, huchnij. Huchnij mi. No i huchnąłem. No i później był czepak do dywanu, bo tak było. Później tańczyłem w kuchni, w koło, a czepak za mną. I tak się zaczęło. Ale tego 16 grudnia Bóg uwolnił. Już nigdy więcej papierosa do ust nie wziąłem. Gdy przychodzi Jezus, czyni różnicę. Kiedy Jezus nas uwalnia, Biblia mówi, kogo Syn wyswobodzi, tak łatwo to cytujemy, tak łatwo to podkreślamy, a tak wiele razy mało w praktyce to oglądamy. Biblia mówi, kogo Syn wyswobodzi, ten prawdziwie wolnym będzie. Prawdziwie wolnym będzie. Gdy Jezus przychodzi do naszego życia, wstępuje do nas Boża siła, Boża moc, Boże życie, nowe życie, które nas zmienia. Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabelskie. A jak to się stało? Przez krzyż. Amen? Krzyż jest symbolem zwycięstwa dla nas, dla chrześcijan, dla ludzi, którzy szukają wolności. Krzyż. Zwycięski krzyż Jezusa. Nigdy nawet przez chwilę nie myśl, że krzyż był porażką. To było najbardziej chwalebne zwycięstwo, jakie zostało dokonane na obliczu ziemi. Na krzyżu. Smutek, którego Jezus doświadczył, przynosi nam radość. Jego ból był ceną za naszą wolność. Kara,
którą mu wymierzono, to cena, jaką zapłacił za nas, za nasz pokój. Twój i mój pokój. A krew, którą przelał, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dlatego śmiało możemy powiedzieć, że to zwycięstwo jest nader chwalebne. Amen? Nader chwalebne. Krzyż jest symbolem zwycięstwa. W ciemności zajaśniało światło, a z drzewa przekleństwa przyszło błogosławieństwo do naszego życia. Z miejsca wielkiej niesprawiedliwości popłynęła rzeka usprawiedliwienia. A znak wielkiej hańby przerodził się w triumfalne zwycięstwo. W innym miejscu czytamy, będziemy o tym mówić jutro, odniósł triumf nad nimi, wystawiając je na pokaz. Jest tutaj mowa o wszelkich dziełach diabelskich. Odniósł triumf nad nimi i wystawił je na pokaz. Zwyciężył dla nas, dla ciebie i dla mnie. Dlatego dziś możemy być zbawieni. Czy wiecie, jak brzmi oryginalnie w greckim ten tekst? Bardzo ciekawie. Oryginalna grecka wersja tego fragmentu Biblii nie oszczędza w słowach. Brzmi ona tak. Pozbawił władzy i autorytetu wszystkich duchowych tyranów i poprowadził ich nagich ulicami. Bardzo mi się to podoba. Pan Jezus wziął diabła, wziął całą hordę mocy ciemności i demonów i mówił, próbowaliście mnie zabić. Próbujecie niszczyć życie ludzi, ale ja zwyciężyłem. Gdy Pan Jezus zmartwychwstał, pozbawił władzy i autorytetu wszystkich duchowych tyranów. Pozbawił ich wszelkiej władzy i wziął im autorytet, wytrącił autorytet z ręki. Dlatego dziś, gdy człowiek przychodzi do Jezusa, gdy przychodzi do Jego ze skruszonym życiem, staje się wolnym człowiekiem. Diabeł nie ma nad nim władzy. Nie musi mieć władzy nad twoim życiem. Wszelka tyrania mocy ciemności przez Jezusa została złamana. Po drugie, przyszedł, aby dać ludziom zbawienie. Zniszczył dzieła diabelskie, bo zbawienie nie może się dokonać wpierw. Musiał zniszczyć dzieła diabelskie, zniszczyć autora grzechu, więzów, którymi wiąże człowieka i okazał zbawienie. W Dziejach Apostolskich czytamy, że nie ma w nikim innego zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma. Nie ma innego odkupienia, nie ma innej drogi. Musimy to my, tradycyjnie wierzący chrześcijanie, zrozumieć, że to nie Kościół, że to nie obrzędy, nie ceremonie, nie różnego rodzaju rzeczy, do których przywykliśmy, pomogą nam otrzymać zbawienie. Jest tylko jedno imię i jest tylko jeden Zbawiciel. Jest jedna droga do Boga i jest jedna możliwość pojednania się z Nim. A tą drogą jest Chrystus, jest Jezus. Jedynie On może sprawić, że będziemy zbawieni. Jest to jedyna droga dla Hindusów, dla muzułman, dla wszystkich ludzi na świecie. Nie ma innej drogi. Czym jest zbawienie? Zbawienie, prostym językiem mówiąc, to wybawienie z jednego miejsca i przeniesienie do drugiego, do nowego. To takie wyciągnięcie z miejsca zagłady i śmierci i potępienia. Tak obrazowo mówiąc, Pan łapie nas, bierze nas pod pachy, i wydobywa nas z błota grząskiego, z bagna i bajora grzechu. Wyciąga nas. I nie tylko nas wyciąga, ale nas oczyszcza, obmywa. W tym bajorze grzechu doznaliśmy wielu zranień. Jesteśmy pobici, poranieni, obolali. I Pan Jezus wyciąga nas i koi ten wszelki ból, leczy te wszelkie rany, oczyszcza nas z wszelkiego błota i bagna grzechu. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. To jest bardzo ważne, aby zrozumieć. Karą za grzech jest śmierć. Życie biegnie, ucieka. Niedawno, na początku stycznia,
miałem okazję być przy łożu jednego młodego człowieka w moim wieku, który umierał. Mąż siostry z naszego zboru. Od 15 lat wierząca, modliła się o swojego męża, on alkoholik. Wszystko przepił. Stracił pracę i zaczął chorować. Rozlała się mu cała wątroba. Praktycznie jej nie było. Ogromny przeciwnik Ewangelii, zawsze drwił i szydził ze swojej małżonki, która jeździła do zboru na nabożeństwa. Byłem u niego w szpitalu końcem grudnia, przed świętami. Powiedział, że sobie poradzi, może mi przeszczepią. Jadę do Katowic, będzie dobrze. Ale kiedy 6 grudnia, w ten wolny dzień, Dzień Trzech Króli, zadzwoniłem rano do niego, on umierał. I pytam się, Andrzeju, czy mógłbym cię odwiedzić? Czy mógłbym do ciebie pojechać? On mówi, przyjedź, pastorze. Przyjedź. Usiadłem obok łóżka. Był szkieletem, ważył chyba ze niecałe 40 kilo. Wychudzony, nie mogłem go poznać. To po miesiącu prawie. Tak szybko to postępowało. Cały żółty. Nawet włosy czerwone. Zacząłem mu opowiadać o Jezusie. Zacząłem mu mówić, Panie Andrzeju, tylko Jezus może Ci pomóc. Możesz jutro nie żyć. Mówię mu, może tak być. Bóg Cię może uzdrowić. Ma moc. Ale co z grzechem, w którym żyłeś całe życie? Co z zapłatą za grzech? Otworzyłem Biblię, przeczytałem mu wersety. On mówi, pastorze, pomóc się o mnie, ja to chcę uregulować. Łzy leciały mu po policzku. Pomodliliśmy się, przyjął Jezusa do swojego serca. Powiedziałem mu, Andrzeju, czytaj Biblię, módl się. Od teraz nie oglądaj telewizji, nie czytaj gazet. Czytaj Biblię, módl się. Żona mówi, do samego wieczora czytał Biblię i się modlił. Nie mógł spać w nocy, czytał Biblię i się modlił. Rano odszedł, rano zmarł. Pojednany z Bogiem. Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie ten moment. Zapłatą za grzech jest śmierć. Tylko Jezus może dać Ci dar życia, to przebaczenie. On może wyciągnąć Cię z dołu zagłady, z dołu śmierci, z dołu przygnębienia. On może dać Ci nowe życie. To wszystko może uczynić tylko Jezus. Biblia mówi tak, że nas, którzy byliśmy umarli przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. To jest listu do Efezjan. Nas, mnie, ciebie, nas ludzi umarłych z powodu grzechu i upadku. On ma moc ożywić z Chrystusem. Powiem odważnie. Nie umniejszajmy nigdy mocy grzechu. To jest straszna siła i niewola. Z jego powodu człowiek jest martwy. Grzechy ludzkie są naprawdę obrzydliwe i ogromne. Taka jest prawda. Nigdy nie myślimy w tych kategoriach. To grzech powoduje naszą duchową śmierć. I ogłoszę z radością wszystkim wam, każdemu i sobie i nam tutaj zgromadzonym, że zbawienie rozpoczyna się od transfuzji nowego życia do naszego ducha. Jest to transfuzja życia Bożego poprzez Jego zbawczą krew, która oczyszcza całe plugastwo naszego wnętrza. Ta transfuzja powoduje, że życie nowe, życie Boże zaczyna wypełniać nasze wnętrze, naszego ducha. Obrazuje to, abyśmy mogli zrozumieć, czym jest zbawienie. To nowe życie w niczym nie przypomina tego starego. Bóg daje nam zupełnie inne, przemienione życie poprzez zbawienie. Przechodzimy ze stanu egzystencji w życie pełną piersią. Ze stanu degeneracji człowieczeństwa do jakości boskiego życia, które Bóg nam daje w Jezusie. Wchodzimy w nową, dynamiczną relację z Bogiem. I to jest Jego zamierzeniem.
To jest zamierzeniem Bożym dla człowieka. W dynamiczną relację z Bogiem. Jak z przyjacielem, jak z kochanym tatą, jak z kimś, kto jest mi bliższy niż brat, jak z kimś, kto przebywa ze mną bezustannie. Wchodzę w dynamiczną relację z Bogiem. To było Jego zamierzeniem. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 17:3, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Mam takie fajne zdanie, które bardzo lubię i często cytuję go na ewangelizacjach. Jeśli narodziłeś się jedynie raz, to jesteś skazany na dwukrotną śmierć. Ale jeśli narodziłeś się dwa razy, to nigdy nie umrzesz. Piękne. Halleluja. Możemy narodzić się dwa razy. Możemy narodzić się do nowego życia. Urodziłeś się kiedyś w szpitalu, urodziła cię twoja mama, przyszedłeś na świat, ale możesz narodzić się po raz drugi. Ja narodziłem się po raz drugi, mając lat 20. Ty możesz się narodzić w wieku, który dziś masz. Może stać się to dzisiaj, jutro, w niedzielę. Możesz teraz przeżyć nowonarodzenie, tam gdzie siedzisz. Możesz przyjąć Jezusa do swojego serca. Możesz wyznać Mu swój grzech. Możesz otworzyć przed Nim swoje życie i powiedzieć: Panie, potrzebuję Ciebie. Pomóż mi, dotknij mnie, uwolnij mnie. Dokonaj tego cudu, o którym słyszę. Chcę stać się nowym człowiekiem. Chcę narodzić się po raz drugi. Tak jak ten uczony człowiek, uczony zakonu, nauczyciel w Izraelu, Nikodem, który przyszedł do Jezusa: Panie, co mam czynić, abym był zbawiony? Co mam czynić, aby moje życie się zmieniło? Co mam czynić, abym mógł doznać przemiany mojego życia? A Pan Jezus mówi mu prostą rzecz. Dla niego może nie była to prosta rzecz, ale mówi: musi się na nowo narodzić, abyś był zbawiony. Musisz oddać duchowo wszystko Bogu, co jest w tobie. Musisz narodzić się z Bożego Ducha. Nie jestem w stanie wam to opisać, jak to się dzieje, bo w przypadku każdego z nas to przeżycie jest może inne, różni się, ale skutek jest ten sam. Mamy nowe życie. Stajemy się wolni. Jesteśmy zbawieni. Nasze imiona zaczynają być zapisane w niebie. W Księdze Życia. Boży palec zapisuje nasze imię w Księdze Życia. Cały list oskarżający nas, naszych grzechów zostaje wymazany. Stajemy się nowymi ludźmi, nowymi stworzeniami w Jezusie Chrystusie. Chciałbym, abyśmy pomodlili się, abyśmy poprosili Pana, aby nam to objawił. Chciałbym się pomodlić, prosząc Ducha Świętego, aby przychodził do każdego z nas, do każdego obecnego na tych dniach skupienia. Do tych, którzy już są i do tych, którzy dojadą dziś po południu czy jutro. Aby Duch Boży dotykał serc, dotykał się wnętrz naszych. I aby było jak najwięcej tych cudów nowonarodzenia, zbawienia podczas tych dni upamiętania. Ja wiem, że one są na każdych dniach upamiętania. Ale to, co było, jest za nami. Dziś mamy nowy dzień. Dziś mamy kolejne dni skupienia, kolejny czas. Niech Bóg czyni cuda. To jest naszą odpowiedzialnością tych dni skupienia, aby doświadczać Bożej mocy. Panie, dziękuję Tobie, że jesteśmy przed Twoim obliczem. Możemy schylić nasze głowy przed Tobą. Panie, schylamy też nasze serca przed Tobą. Panie, tak dziękujemy Ci, że masz tą samą moc, jaką miałeś wtedy, gdy umierałeś na krzyżu, gdy dotykałeś się swoich uczniów, chodząc po ziemi, gdy w całej historii Kościoła dokonywałeś tak wielu cudów. Dziś, podczas tych dni skupienia, Ty jesteś ten sam. Jesteś takim samym zbawcą, takim samym zbawicielem i masz tą samą moc.
i wierzymy, że masz moc dokonać tą wielką przemianę w naszym życiu. Dokonaj tej potężnej duchowej transfuzji nowego życia do naszego życia. Panie, modlę się o każdego uczestnika. Modlę się, aby każdy, kto przyjechał tutaj zniewolony, wyszedł wolny w Jezusie Chrystusie. Modlę się o to, aby każdy, kto szuka szczęścia, mógł go znaleźć. Aby każdy, kto poszukuje zbawienia, mógł to zbawienie przeżyć. Modlę się, aby objawiła się Twoja moc nad życiem każdego z nas. Panie, oczekujemy na wiele niesamowitych świadectw z tego, co Ty będziesz czynił na tym miejscu.